Kochani, postaram się bardzo zwięźle i bardzo króciutko. Chciałabym dzisiaj powiedzieć takie poselstwo na temat stylu życia. Naszego stylu życia. Bo wiecie, ten styl życia to jest coś tak bardzo widocznego, że no nie da się pewnych rzeczy po prostu przekłamać, tak jak również nie da się zamalować prawdy. My możemy mówić różnego rodzaju rzeczy, ale styl życia naszego mówi sam za siebie. Czemu zdecydowałam, żeby o tym powiedzieć? Dlatego, że bardzo dużo widzę takiego mistycyzmu. A Bóg jest jaki? Realny. Bóg jest realny. Mistycyzm między innymi polega na tym, że my nie znamy dróg i reguł, a Bóg to jest ten, który nam objawia swoje drogi i swoje reguły. A my mamy być na tyle kumaci duchowo, aby te drogi rozpoznawać i chodzić według prawd Bożych, aby co robić? Wydawać owoc. Dlatego chcę powiedzieć, a w zasadzie tak naprawdę przypomnieć o świadomym stylu życia, aby utrzymywać to, co odbieramy od Boga. I aby nie dominował nas mistycyzm z cyklu nieważne, co robię, nieważne, jak żyję, nieważne, jak myślę, nieważne, jakim naczyniem jestem, Bóg i tak będzie działał. To nie jest prawda. To nie jest prawda, że nieważne, jak żyję, nieważne, co robię, nieważne, jak robię, nieważne, jak myślę, nieważne, czy moje naczynie przecieka, Bóg będzie działał. To nie jest prawda. Bóg przyprowadza nas do miejsca prawdy i do miejsca świadomości, do miejsca scalenia naszych słów z naszymi czynami, abyśmy nie odstawali na krok między tym, co mówimy, a tym, co robimy. Potrzebujemy przyjść do miejsca świadomości i realności Królestwa Bożego. I teraz oprę się na takim fajnym werseciku Życie religijne zboru chrześcijańskiego. Kiedyś już na podstawie tego wersetu głosiłam, ale dzisiaj będę to robiła troszeczkę inaczej. Dzieje apostolskie, bodajże dwa, dobrze mówię, tak. 2:42-47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I pierwszą rzeczą, jaką tutaj czytamy, to jest to, że oni trwali. I słowo trwać oznacza być do czegoś podłączonym. Być do czegoś podłączonym. Oni trwali i byli w sposób realny podłączeni do tego Kościoła. Czyli kiedy patrzymy na Kościół w Jerozolimie, to widzimy, że oni nie budowali na sympatykach, nie budowali na okazjonalnych gościach, nie budowali na poszukiwaczach eventów, lecz budowali na trwaniu, na byciu i na byciu jakimi? Podłączonymi. Żeby z danego miejsca czerpać, należy zbudować kanał komunikacji, kanał dystrybucji. To tak jak Jakub miał sen, że jest niebo otwarte i na szczycie tego otwartego nieba Bóg mówi do niego, ale pomiędzy niebem a ziemią jest odbiornik. Aniołowie wchodzili i schodzili, była tam droga, była to linia kolejowa, taka tak zwana autostrada, było połączenie, czyli była transakcja, była wymiana. Musi być świadome podłączenie. Trwać to być w sposób świadomym, podłączonym do danego miejsca. Czyli musi być tak naprawdę kanał, musi być to połączenie. Czyli czerpanie z Kościoła i dawanie nie opiera się na drodze przypadku, lecz na świadomym podłączeniu. Kościół w Jerozolimie działał organizacyjnie. My często nie chcemy w taki sposób w ogóle patrzeć, tylko chcemy właśnie tego mistycyzmu, a oni tam działali jakoś. Nie, oni działali organizacyjnie, bardzo organizacyjnie. Oni byli podłączeni, oni trwali, oni byli świadomymi ludźmi. I teraz tak, co to znaczy, że oni działali organizacyjnie? To, że działali organizacyjnie,
To znaczy, że oni nie byli YouTube'owi. Że ktoś po prostu nie jest w kościele, siedzi w domu i ogląda spotkanie online, tak? Oni byli podłączeni. Trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba. Podłączenie i czerpanie będzie miało wpływ na twój styl życia. To jest bardzo ważne. Kiedy jesteśmy świadomymi ludźmi, kiedy w świadomy sposób jesteśmy podłączeni, czerpiemy i dajemy, to co odbieramy, będzie miało wpływ na nasze życie. Będzie kreowało styl naszego życia. I co to jest styl życia? No wszyscy wiemy. Jest sumą wartości, które wyznajemy. To, w co wierzymy, kształtuje nasz styl życia. To jest bardzo ważne, aby za naszymi słowami realnie szedł styl życia, o jakim mówimy. Każdy z nas się jakoś określił. Każdy z nas coś o sobie powiedział. Ale za tym musi pójść co? Praktyka, czyli styl życia. I tak jak powiedziałem na początku, są to rzeczy bardzo oczywiste i widoczne. Prawdy nie da się zamalować. To, do czego jesteś podłączony, kreuje twój styl życia. I wracamy do kościoła w Jerozolimie. Byli podłączeni do nauki. Podłączeni do wspólnotowego życia. Podłączenie wspólnotowe na przykład rozbija egoizm. Już nie ja, a my. Już nie ja pierwszy, ale my. Już nie tylko co myślę ja, ale co myśli grupa, jak grupa zareaguje. O, czy to będzie na przykład pożyteczne dla grupy. Łamanie chleba, czyli przymierze i modlitwa, czyli tak naprawdę silny wymiar wpływu. I te rzeczy miały realny wpływ na ich styl życia. I co z tego wynikało? Dalej czytamy. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Nie arogancją, tylko bojaźnią. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. I te rzeczy miały wpływ na wszystkich, nie na 5 aktywistów. Na wszystkich. To jest ogromne znaczenie i jest to bardzo ważne. Dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Kiedy człowiek jest realnie podłączony do nauki apostolskiej, kiedy człowiek realnie jest gdzieś sercem, wpłynie to na jego styl życia. Musi to wpłynąć na jego życie, na styl jego życia. Jeśli nie wpływa na styl jego życia, świadczy o tym, że człowiek do danego miejsca nie jest podłączony. Że nie jest do danego miejsca podłączony. Że nie jest podłączony do nauki apostolskiej. Że nie interesuje go życie wspólnotowe. Nie interesuje go łamanie chleba. Nie interesuje go to przymierze. On po prostu przychodzi tutaj. Dalej czytamy. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem. Wspólnotowe życie ma wpływ na życiowe wybory. Nie jestem już ja z osobna najważniejszy, lecz jesteśmy my. I tu tak naprawdę cały czas zachodzi transakcja, czyli wymiana. Czytamy dalej. I sprzedawali posiadłości i imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. I nie o to chodzi, żebyśmy tam sprzedawali posiadłości. To są bardzo mocne przykłady pokazujące stan serca ludzi, którzy byli podłączeni, którzy zdecydowali się, że są razem. Te informacje, które tutaj czytamy, że sprzedawali w ogóle posiadłości i to nie było dla nich trudne, jak gdyby świadczy o tym, że oni mieli ze sobą, oni byli podłączeni jeden do drugiego, że to w ogóle było, my sobie dzisiaj pewnych rzeczy na przykład nie wyobrażamy, tak? Nie wyobrażamy sobie, żeby przeznaczyć 500 zł i komuś na przykład kupić marynarkę. A oni sprzedawali posiadłości i te przykłady pokazują, że to było dla nich łatwe. To nie było dla nich trudne. Wiecie dlaczego? Bo oni tym żyli. Oni tym żyli. Oni nie mieli innego życia. To był ich styl życia. To był ich styl życia. Oni byli podłączeni do nauki apostolskiej. No
Dalej czytamy. Codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Nikt nikogo za łeb nie ciągnął. Nie chodzili do świątyni dlatego, że musieli pokutować za grzechy. Ostatnio słuchałam sobie takiego kaznodzieje, który nie wyobrażał sobie życia w przebudzeniu. Nie wyobrażał sobie, że może więcej głosić w tygodniu jak jeden raz, tylko w niedzielę. Dzisiaj głosi już 6 razy w tygodniu i mówi, zrozumiałem to, że jestem przeznaczony do wysokich obrotów. Zrozumiałem to, że miałem zamulały silnik. Zrozumiałem to, że na skutek tego, że w ogóle zgodziłem się na to, aby głosić jeden raz w tygodniu. Tak pracował mój silnik. Pomimo to, że jest we mnie paliwo rakietowe, że jestem odrodzonym w ogóle człowiekiem, to mój silnik po prostu był słaby. On nie funkcjonował na wysokich obrotach. A więc codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni. Nikt nikogo za głowę nie ciągnął. Wewnętrzna zgoda, życie wartościami, w które się wierzy, w naturalny sposób urodzi styl życia. W naturalny sposób urodzi styl życia. My od samego początku, od początku naszego nowego narodzenia, żyjemy tak, jak mówimy. To jest nasz styl życia. Styl życia. Nie mówimy, aby ewangelizować, nie ewangelizując. A więc uczynki życia mówią tak naprawdę same za siebie. I czytamy dalej. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I wiecie, co to było? Skutek uboczny. To był owoc, to był skutek uboczny tego, że oni byli razem, oni byli podłączeni do tego miejsca. Nie było podzielenia, nie było rozdwojenia, nie było burdelu i nie było bałaganu. Oni byli świadomymi ludźmi. Podłączeni do nauki apostolskiej, do łamania chleba. Wiecie, nikt im tego nie kazał. To były decyzje i deklaracje ich życia. Ich słowa były spójne z ich sercami. Ich słowa były spójne w ogóle z czynami ich życia. Stąd fajnie tak się to czyta, nie? Tylko żeby te rzeczy się realizowały, to najpierw człowiek musi zacząć praktykować pewne rzeczy. I to się nie stanie za sprawą Boga, że to Bóg coś zrobi. To są nasze decyzje, nasze wybory. Nasze decyzje i nasze wybory. Jesteśmy predysponowani właśnie do tych wysokich obrotów. Wiecie, czym więcej jestem na ulicy, tym więcej na tą ulicę chcę iść. Czym więcej chodzę, tym więcej na tą ulicę chcę iść. To jest kwestia rozbujania siebie. Tak jak jest silnik, diesel. My mamy Skodę i to jest w ogóle diesel i ostatnio była troszkę zamolała. Przeczyściliśmy w ogóle filtry i ją trzeba popędzić, żeby ona pojechała tak, do czego jest predysponowana. Ale jak człowiek jest zatkany, tak, to też nie leci na wysokich obrotach. Podłączenie określi twój styl życia. Za chwilkę powiem o negatywnych podłączeniach, które też pokazują styl życia. Bo to, o czym teraz mówię, to są owoce dobrego podłączenia i dobrych decyzji. Podłączenie określi twój styl życia. Ze stylu życia przychodzi siła do wykonywania dzieł Bożych. A owoce to są tak naprawdę skutki stylu życia. To jest skutek stylu życia. I to jest ta dobra i właściwa część wpływająca na styl życia. A teraz troszkę negatywnych przykładów. Przeczytam trudne wersety, ale chciałabym, żebyśmy na nie spojrzeli w sposób proroczy. Poczekajcie, tylko sobie to znajdę. Księga Izajasza 56, 9, 12. 56, 9, 12. Dobra. Wy wszystkie zwierzęta polne, przyjdźcie na żer. Wy wszystkie zwierzęta leśne. Wszyscy jego strażnicy są ślepi. Wszyscy nierozumni. Wszyscy oni to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą i lubią spać. Psy to żarłoczne, nienasycone, a są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą własną drogą, każdy myśli o własnej korzyści. Wszyscy bez wyjątku. Chodźcie, mówi każdy, ja przyniosę wino i upijemy się mocnym napojem, a jutro będzie tak jak dziś, wystawnie i bardzo dostatnio. I chciałabym, żebyśmy od tyłu troszeczkę to zaczęli. Żebyśmy się
skupili, tam jest informacja o tym, że jak gdyby wino, jak gdyby przeczytajmy to tylko i wyłącznie jako taką metaforę. Oczywiście ci, którzy mają problemy z alkoholem i tak dalej, trzeba się z tego pouwalniać. Ale spójrzmy na to w sposób taki proroczy. Można być upitym kłamstwem. Można być podłączonym do kłamstwa. I to też będzie powodowało, że styl twojego życia będzie wyglądał tak, do czego jesteś podłączony. Podłączenie do kłamstw spowoduje wycofanie, odurzenie i zaczadzenie. Człowiek, który jest podłączony do kłamstwa, jest odurzony, zaczadzony, nic mu się nie chce, jest wycofany i nie ma siły do tego, żeby rozbujać swoje życie. Są to bardzo mocne przykłady tego, że kiedy jesteśmy podłączeni do złych rzeczy, również urodzi to styl życia. Czytamy dalej. Wszyscy jego strażnicy ślepi. Podłączenie do kłamstw powoduje duchową ślepotę. Odrealnienie powoduje, że człowiek źle czyta, źle widzi i źle analizuje. W zasadzie rzeczywistość, która go otacza, jest dla niego nieczytelna, a on sam jest jak w letargu. Człowiek wtedy staje się jak niemy pies, który już nie reaguje, tylko leży, śpi i ziewa. Pies zawsze służył do obrony. Nic gorszego mieć na posesji pitbulla, który nie ma zębów. I nie jest rzeczą dobrą być strażnikiem swojego życia i być jak niemy pies, który nie ma zębów, który tylko szczeka, a nie obroni, bo jest szczerbaty. I jedyną rzeczą, którą może zrobić, to tylko i wyłącznie narobić troszeczkę szumu. Od rzeczy, które się manifestują, kiedy człowiek przestaje chodzić drogami pańskimi i przestaje stosować Boże reguły. Więc jeśli jako człowiek Boży będziesz podłączony do złych rzeczy, one ustanowią styl twojego życia. I mistycyzm próbuje powiedzieć do człowieka tak. No ale wiesz, w sercu masz inaczej. To, co w sercu, to na ustach. Co na ustach, to w głowie. Co w głowie, to w czynach. I tak oglądamy styl życia człowieka. Więc po prostu, aby nikt z nas nie oszukiwał sam siebie. Prawdą jest to, że twój kabel do zasilania, jeśli nie będzie podłączony do właściwych rzeczy, to życie będzie wyglądało tak, jak będzie wyglądało. Może twój kabel jest dzisiaj połączony właśnie z przeszłością, może z jakimś nałogiem, a może z ludźmi, którzy ciągną cię w dół. Różne mogą to być kable zasilające. Ważne, żeby te kable w swoim życiu namierzyć, świadomie odinstalować, i w to miejsce połączyć się z rzeczami prawdziwymi i z rzeczami właściwymi, które ustanowią styl twojego życia. Czytamy dalej. Przyjdźcie na żer, wszystkie zwierzęta polne, wy wszystkie zwierzęta leśne. Kiedy człowiek jest podłączony do nałogów, do przeszłości, do kłamstwa, do różnego rodzaju w ogóle patologii, to tam zlatują się wszystkie ptactwa leśne. Tam po prostu jest żer, ponieważ tam, gdzie padlina, tam zlatują się sępy. A więc podłączenie do niewłaściwych rzeczy powoduje, że człowiek Boży staje się żerem dla diabła. A więc kabel zasilający to są mądre decyzje, świadome wybory, spójność słów z czynami. I te rzeczy kształtują nasz styl życia. Amen.